parking przy wjeździe, sanitariaty, prysznice. Światła na recepcję. Może coś będzie widać. Można sobie dać pauzę, jakby ktoś chciał. Sklepik. Jest, jest. Jest czajniczek ogólnodostępny i lodówka. Lodówka. Kolana ludzi wcześniej urodzonych, czyli starszych. Dobry. 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 Może ktoś się zobaczy na tym filmiku. Będzie szukał jakichś wspomnień. Teraz mamy punkt stronniczy i sanitariaty drugie. Spokój, jest godzina 8:30. Tu mamy gofry, zapiekanki, piwko. Sanitariatek drugi, niestety ciepłej wody brak. Dwa kibelki męskie, trzy bodajże damskie. Można umyć naczynia. Dobry. No, jedziemy dalej. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie jakiś ciekawy kąt. Jesteśmy 2 tygodnie i nie słyszeliśmy jakichś większych imprez. Ciche rozmowy przy ognisku, delikatne śpiewy, ale to jednak cała dusza kempingowania. Szczerze mówiąc, co? Całego kempingu sam nie zwiedziłem. W ciągu 2 tygodni nie było ciągle czasu. Dobry. Lepiej się wybrać pewnie na szlak. 3 Korony, Sokolica. O. Dzień dobry, osypki. Witam. Jasne. Pani sprzedaje rewelacyjne scypki, twarożek. Scypki bodajże po 2 złote. Chodzi również pan. On już ma po 1,50 zł. Taka reklamka.
i starsza pani. Braliśmy od niej biały serek, rewelacja, świeżutki, jeszcze ciepły. Dobry. Serek bodajże po 10 zł za cały, pewnie około 300 gram. No to jak się chłopaki przysiedli, to 10-13 lat to poszedł przy jednym na jedno śniadanko. Idziemy prawą stroną kempingu. Przez cały kemping środkiem idzie szutrowa droga. Tutaj są odnogi. Mamy 21 sierpień. Dzisiaj wróciła nas mgła. Ponoć dziś trzeba nosić maseczki na wolnym powietrzu. Wprowadzili kolejne zaostrzenie, czerwoną strefę. My się zbieramy już do domu. Po 2 tygodniach niestety koniec dobrego. Dobry. Dobry. No i koniec kempingu. Tędy wiem, że jak się przeskoczy, to dojedziemy do nas. Ale żeby wam pokazać całość, wrócimy normalną drogą i pojedziemy jeszcze w tamtą stronę. My jesteśmy z Rzeszowa. Sporo ludzi jest z Śląskiego, z Krakowa. Chyba większość nawet. Prąd w miarę jest dostępny na całym kempingu. Trzeba się zobaczyć przedłużacz. Ja kupiłem 50 metrów i jeszcze sporo mi zostało. Ale byli ludzie, którym jednak to brakło. Woda niestety albo rzeka, albo dwa sanitariaty. Trzeba sobie wziąć jakieś baniaczki. O i zresztą każdy wie, co tam plus minus trzeba brać na kemping. Tak. Byliśmy na kilku kempingach, jednak jest tak kameralnie, każdy znajdzie swój kącik, znajomi, znajomymi, można się zaszyć, fajne są dolinki, drzewka, cień. Naprawdę polecam kemping. Ceny umiarkowane. My mieliśmy prąd 6 amper bodajże. 4 osoby, 2 dzieci, 2 dorosłych. Bez zwierzaków. Za dobę nam wyszło 63 zł. Nawet 4 osobowy. No i teraz jedziemy lewą nitką. Tam gdzie my się rozbiliśmy. Po lewej stronie mamy rzekę.